Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged. Witam was moi drodzy w kolejnej bitwie, która kandyduje do miana bitwy miesiąca. I dzisiaj mamy do obejrzenia bitwę na Wenecji, za której sterami siedzi Wit B1 z klanu Glory, tutaj w dywizjonie z kolegą na Daringu. Matchmaking, same dyszki, mamy 4 dedeczki i tylko 2 pancerniki, także no troszeczkę tutaj to utrudnia robotę, bo nie będzie na czym klepać pustego damage'u. No ale na pewno będziemy nieco bardziej wynagrodzeni za to, że strzelamy w krążowniki dedeki, oczywiście jeżeli się pokażą. Więc tak, mamy tutaj mapę Grecja. Zaciekawiło mnie to, że RPF jest na Wenecji. W sumie na okręcie przy 12,4 km spota, to nie wiem, czy u siebie bym tego raczej nie zamontował, bo wydaje mi się trochę bezsensowne, no ale może tu się sprawdzi akurat. Zobaczymy sobie, jak ta bitwa będzie przebiegała. Ulubiony punkt niektórych moich widzów, czyli przyspieszamy bitwę nieco. Nie wiem, Shima pinguje pozycję okrętu w zasadzie startową. Jest Halland na 13 km. Co on tu wykombinuje? Wit nie czeka, aż obrócą się tylne wieże. Leci pierwsza salwa ładnie wycelowana i... Ale tylko jeden pocisk trafia w cel. Szkoda, bo wyglądało to ładnie. Tu może będzie lepiej. Dwa, też niedużo. Tam mamy Salema. Salem jest w dywizjonie ze Smoleńskiem, więc pewnie będą chcieli się zadymić. No i widzicie, Minotaur tutaj sobie stoi przy kapie. Jest Shimakaze i jest Halland i boją się jednego Halanda przeciwnika. Z tyłu jeszcze Smoleńsk. Nasz Daring przejął w międzyczasie kapa B za darmo. Przeciwnik też się za mocno nie kwapi. Tam obstawili sobie czerwoni A. Nasi też tam gdzieś daleko z tyłu między A i B się kręcą. No i tutaj w zasadzie to jest nasze najbardziej wysunięte okręty. To tamta Shima na, po naszej teraz lewej stronie. Jest tu Shimakaze przeciwnika na 10 km. Działa przeładowane. Nie wiem, na co Wit czeka. Chyba trochę za daleko to poszło. Jeden pocisk tylko w celu i mamy Halanda na dobicie. I kończy go Minotaur, no i tam w kapie siedzi Shima nadal. No i dedeki nam się na tej flance posypały. Zostaliśmy tutaj z Minotaurem, Smoleńskiem przeciwko Shimie, Salemowi i Thunderowi. Oczywiście nie wyświecił nam się jeszcze w ogóle desik. Nie wyświecił się Smoleńsk, ale już widzieliśmy dym, więc tam on gdzieś będzie w tej okolicy. I na razie czekamy, aż coś nam się tutaj pokaże. Mamy Desa. Jest Shima. Przeładowane działa, warto by wyładować. Troszeczkę się pocisków wbiło w wyspę i zobaczymy, jak ta salwa tutaj wejdzie. Też tylko jeden pocisk. Szkoda. Szkoda tych salw. Powinno ich wyjść, tych pocisków, z 8 co najmniej. Minotaur na Hydro trzyma tego, tą Shimkę, ale tam podpływa do niego już Thunder, Salem, Smoleńsk, Des, także no raczej temu Minotaurowi długie kariery nie wróżę. Smoleńsk się wycofał. Ładna salwa teraz samolotu stojącego Salema. Zobaczmy, tutaj, tu powinno coś fajnie wejść. O, elegancko, 19 200 cytki. Od razu damage ładnie podskoczył. Tam jeszcze desik płynie sobie do nas burtą, także tam warto by się też zainteresować tematem. Słyszycie zapewne wsparcie, jakie mam tutaj z tyłu, no ale jakoś trzeba przetrwać. O, piękna salwa. Wpadam tutaj łup triumfalny. I mamy teraz nieco większy zasięg. Z samolotem 20, prawie 6 km. Ten Salem tu ma chęć jeszcze chyba na kolejną taką salwę, jak dostał w pierwszej, która do niego poleciała. Zobaczymy, co on zrobi. Czy będzie stał, czy ruszy? Chyba będzie stał. Ta flanka nam się wykończyła całkowicie. Dwie cytki i robi się już 52 tysiące.
No i Wit robi się tutaj osamotniony. 3 do 6 we fragach. Nasza drużyna już liczy tylko połowę okrętów. Przeciwnika jeszcze jest nadal 9. No posypało się tutaj dosyć szybko wszystko. Mamy tutaj Salema, Smoleńska i Tanderera przynajmniej. Nie, reszta raczej jest w okolicach tamtej strony tamtego kapa A i na środku gdzieś był Haland, bo przejął właśnie B. Ładnie pyknięte. I teraz mamy Smoleńska burtą. Nie wiadomo co z nim zrobić, czy strzelać z pepanców, czy strzelać z sapów. Pepanc może przelecić, a sap swoje zrobi. Oczywiście nie będzie to dewas, czy inne takie rzeczy, ale możemy mu chyba nieraz bardziej zaszkodzić temu Smoleńskowi, niż strzelając do niego z pepanców w pełną burtę. Chociaż lekko skontowany Smoleńsk to najlepszy cel dla każdego w zasadzie okrętu, bo jak on pokazuje nam bezczelnie burtę, no to liczy na to, że będą overpeny i przeważnie one tam się trafiają. A jak się troszeczkę skontuje, to już pociski mają gdzie się uzbroić i wtedy jest już gorzej dla niego. 4 do 7, także sytuacja się utrzymuje podobnie do tego co przed chwilą. Tamta strona mapy pusta całkowicie, została tam tylko Shima, uciekająca już powolutku. No i tu mamy jeszcze 4 okręty. Salem 4000 HP, także dobra salwa i byłby po gościu. Ktoś, aha, Des dokańcza. No i tam mają chłopaki jeszcze Thunderera na full hapsie, to też ciekawostka. W dymie siedzi Smoleńsk, do którego płyną już torpedy wystrzelone przez Daringa. Nasze też tutaj powolutku sobie suną do jego kierunku. I Thunderer burtą. Czeka Wit. Ja bym się tu przydymił troszeczkę, chociaż pytanie, czy nie ma prostej linii do Smoleńska od nas, bo wtedy by nas wyświecił nawet z tego dymu. No Thunderer jest, nie jest wysaturowany, ma full hapsa, także można będzie na nim troszeczkę tego damage'u złapać. Pojawia nam się tutaj Haland teraz na 10 km. Smoleńsk miał odpalone hydro, także widać, że mózg występuje tego gościa. Miał odpalone hydro siedząc w dymie, żadnej storped chyba nie dostał. No i tutaj mamy na blisko ter, ale on już jest obity. Chyba, że dostał jakieś torpedki. Może włączył hydro dopiero po tym, jak już oberwał. No spokojnie, salwa z dwóch przednich wież wystarczyła. I teraz pykamy sobie dym, zastawiamy się przed Thundererem, będziemy go paziować za darmo. 80 tysięcy, dwa fragi na koncie na razie. No i sytuacja się w okrętach podrównała ładnie, bo było 3 do 6, jest 6 do 7 we fragach teraz. Mamy Halanda na 8, na 3000 HP, także jakby go się udało dobić. Korzą sobie... O, Demoin go dokańcza. I 7 do 7 w fragach. Shimakaze tam ma na ogonie Zao i Kurfürsta, także o ile żaden z nich Hydro nie używa, to mógłby im coś zrobić. Pytanie, co tam się dzieje na tej stronie. Shimakaze dostaje dosyć mocny ostrzał tam teraz. Tutaj komentarz widzicie, że znaczy słyszycie, że jest dosyć żywiołowy z tyłu. Heniu się pojawił. Ja tego Henika to nie widziałem praktycznie przez całą bitwę, chyba że przepłynął z tamtej flanki. I tu chyba będzie pokazywana burta, tylko że sap się ładuje. Szkoda. Gdyby był perk na szybsze przeładowanie załadowanych dział, to byśmy troszeczkę tutaj nadrobili, ale nie wiem, czy ma go Wit. Nie, strzela z sapów. Heniu z obeków, także na spokojnie. 13 tysięcy tam było? Albo 11300, nie spojrzałem dokładnie. Salwa Thunderera na szczęście topi się przed nami zaraz. Te sapy to takie easy mode jest w Warshipsach tutaj, powiedziałbym, bo one w zasadzie wszystko przebijają, czy tam penetrują pod każdym w zasadzie kątem i bardzo łatwo jest na nich robić damage. No i możemy sobie cyknąć Devasta nawet na Dedeko, który zdecyduje się podpłynąć zbyt blisko do nas. Zdarzyło mi się już niejednokrotnie takiego Dedeczka sobie zdewastować na blisko. Także ten okręt jest śmiertelnie niebezpieczny dla niszczycieli. Biorąc pod uwagę to, że jest dosyć celny nawet na sporych dystansach i ma taką ilość dział, jaką ma, czyli te 15 rurek to jest konkretny wygar. 7 do 8 we fragach. I
Wenecja na razie spokojnie zza wyspy ostrzeliwuje sobie odsłoniętego Thunderera. On sobie tam powolutku podąża za wysepkę na B, także za chwilę stracimy na nim. Aha, samolocik, no w sumie. Że bitwa, jeżeli chodzi o efektowność tej bitwy, to powiedziałbym na razie, że taka no, poprawna, tam dupy nie urywa, ale powolutku tutaj Wenecja, widzę, swoją robotę wykonuje. O, jest Shima na 10, 11. 7 do 8 we fragach, ale przewaga ponad 300 punktów na stronę przeciwnika. Tu już Shimakaze jest dokańczane przez Daringa w tej chwili. I mamy tu Henia na 13 km. Poszła buła. 15 tysięcy hapsa na Henryku. Czy 700 tylko 4 pocisków. Szkoda, że tylko tak mało. Shimakaze cały czas tam tańczy sobie z Kurfürstem, który próbuje coś tam zdziałać w okolicy kapa B. Jedno dobre torpedowanie, mielibyśmy jeden okręt do przodu. Widzimy teraz Kurfürsta, on ma tam 28 tysięcy hapsa, także jeszcze troszeczkę tego jest. Nasz Smolensk walczy sobie z Zao tam z tyłu. Dwa pancerniki na środku między Daringiem i Shimakaze, także no dla nich dosyć niekorzystne położenie w tej chwili. I mamy jeszcze Henryka na górze. On tam zbyt dużo w tej bitwie na razie nie robi, ale może nam tu jakieś niespodziewane cytadele sprzedać, jakbyśmy się mu za mocno odwrócili. Niestety podpala w tej chwili. Od razu wid się gasi. I idzie naprawka. 135 tysięcy, dwa fragi. No i Shima dopięła swego, wreszcie zatopiła tego Kurfürsta. Szaleje widok, jak się przyspieszy trochę tempo bitwy na samolocie odpalonym. No i w tej chwili nasz kolega z dywizjonu przejmuje już kapa B, także za chwilę przeciwnikowi przestaną lecieć punkty. Do końca bitwy jest jeszcze 7 minut, ale mam nadzieję, że rozstrzygnie się to szybciej, bo na razie to no, zostały przeciwnikowi 3 okręty. 135 tysięcy na koncie Vita. Dopóki ja tu gadam, pewnie ten mały człowiek nie zaśnie z tyłu. O, ładne torpedowanko. Duży kaliber się pojawia. Dwie torpedki weszły w Thunderera i mamy zalanie na pokładzie u gościa. Ale czy ten RPF się w tej bitwie przydał? No nie powiedziałbym. 3,5 tysiąca. Cały czas tam spada haps, bo zalanie mamy na pokładzie. I chyba to wystarczy, żeby gościa dokończyć. Tak jest. Mamy fraga numer 391 tysięcy na koncie. Henryk goni Shimakaze i Daring ma się tutaj na ogonie Zao. Jeszcze Smolensk mu troszeczkę pomaga. No niestety Heniu go dopadł. 11 tysięcy na Zao. Leci ładna salwa. No weszło kilka. W tej chwili na nikogo nie mamy picia, ale Zao chyba tutaj pokaże nam się między tym, w tym przesmyku i powinno dostać. Tak jest, frag numer 4, 197 tysięcy. No i na kapie A został nam Henryk, tym razem my już mamy przewagę, ponad 200 punktów. Musimy ominąć ścianę skilla naszej Shimki. Jest Heniu. Tylko dwa pociski w celu. 200 tysięcy przekroczone. I teraz pytanie, będzie Kraken czy nie będzie? Mierzy, mierzy, poszło. Ojej, szkoda salwy. 3 pociski, ale 0 damage'u z tego wszystkiego. Tu za bardzo nie ma jak wystrzelić torped, bo wszędzie wyspy po trasie. Piękna burta teraz od Henryka pokazana i leci znowu sap. I pogrzebowy? O, ładnie, 13 tysięcy, piękna salwa. No ale to są właśnie sapy. I ostatnia salwa w meczu? Będzie czy nie będzie? Leci. Nikt nie dobije. No i mamy Krakena.
Wynik końcowy następujący: 217 tysięcy, duży kaliber wsparcie, Kraken, 5 fragów, 2 torpedki z celu i 6 cytadel. Bazowy exp, no, jak widzicie, ponad 3000. No i tam kolega z dywizjonu ugrał również bardzo ładny wynik, prawie 2800. No i z mojej strony na dziś to wszystko. Także do usłyszenia, moi drodzy, i na razie.